Ostatnio opowiadałem o manipulacji w mediach. Podałem tam przykład prezentowania informacji w sposób czarno-biały: ci dobrzy, ci źli. Tak jest w przypadku II wojny światowej: aliantów uważa się za dobrych, a nazistów czy komunistów za złych, ale alianci też mieli swoje na sumieniu. Zbrodnia katyńska no ale jak to, przecież to Rosjanie mordowali w Katyniu a no tak. Ale za utajnienie tej sprawy odpowiedzialni są alianci, Brytyjczycy dokładnie. Gdy Niemcy odkryli masowe groby w Katyniu, natychmiast zwrócili się do Czerwonego Krzyża i poinformowali Polskę o owym znalezisku. Zaczęli również przeprowadzać szczegółowe prace w tym miejscu, a Rosja zaczęła oskarżać Polskę o współpracę z Niemcami. Co na to Brytyjczycy im bardziej zależało na sojuszu ze Związkiem Radzieckim niż na prawdzie, więc postanowili tę sprawę zgrabnie zatuszować, żeby nikt nie uznał Stalina za złego człowieka. Ratowanie zbrodniarzy wojennych, choć brzmi to dość abstrakcyjnie, to Niemcy poprzez swoje pseudomedyczne eksperymenty dowiedzieli się sporo na temat ludzi, zdrowia i medycyny. A wiedza była niezbędna Amerykanom, aby przed Rosjanami dotrzeć na księżyc. I takowi zbrodniarze nie byli skazywani, ale zatrudniani w amerykańskich uniwersytetach, a nawet w NASA. To dzięki nim Amerykanie zanotowali tak duży postęp technologiczny po II wojnie światowej. Teraz historia z 1942 roku. Nie mówi się o tym w jakichś filmach czy opracowaniach, ale Brytyjczycy też potrafili być brutalni. Na przykład każdy okręt był traktowany jako niemiecki wróg. Przykład ORP Jastrząb. Polski okręt podwodny w trakcie jednej z misji dostał awarii, więc zmieniono jego kurs, aby przepłynął przez tereny patrolowane przez Brytyjczyków do portu, gdzie miał zostać naprawiony. Brytyjczycy uznali Jastrzębia za niemiecką pułapkę i go zbombardowali, nie wierząc w komunikaty, że to polski okręt. Brytyjczycy zaprzestali ostrzału dopiero, jak załoga wynurzyła się i wyszła na pomost. Zginęło trzech Polaków i dwóch Brytyjczyków. Co do brutalności aliantów, to Niemcy nie mieli łatwego życia na froncie zachodnim. Wśród brytyjskich oddziałów można było znaleźć zgrupowania składające się z korsykańskiej mafii, które w trakcie wyzwalania Europy kradły kosztowności i je sprzedawały. Czy obecne były oddziały z Nepalu: żołnierze ci dla zabawy ścinali głowy Niemcom nożami. Miało to miejsce m.in. pod Monte Cassino. W trakcie kontrofensywy aliantów na froncie zachodnim niedaleko Normandii leżało miasto Caen. Był to istotny punkt, jednakże przez błąd dowódców nie udało się go wyzwolić. Co więc zrobili alianci? W nocy z 5 na 6 czerwca dokonali serii nalotów dywanowych, które doprowadziły do zniszczenia miasta. Jak alianci nie mogli go zdobyć, to sprawili, że go nikt nie miał. Po prostu. Jeśli myślicie, że Warszawa była zniszczona po II wojnie światowej, to popatrzcie na Caen. Uważa się, że Niemcy postępowali źle, uważając Żydów za podludzi. Tymczasem Amerykanie mieli takie zdanie o Japończykach. W ankietach, które przeprowadzono, ponad połowa Amerykanów stwierdziła, że wszyscy Japończycy muszą umrzeć. Ludzie wywieszali tabliczki z napisem licencje na odstrzał żółtków. Zaś amerykańscy żołnierze walczący przeciwko Japonii często mieli napis na hełmach tępiciel szkodników. Wracamy pod Monte Cassino. Co w niej było złego? Otóż alianci nie byli w stanie zdobyć klasztoru pod Monte Cassino, więc co zrobili? Zbombardowali go. Nie było to absolutnie do niczego potrzebne, zaś dowództwo stwierdziło, że było to czystą głupotą i aktem barbarzyństwa, no ale niestety do tego doszło i zabytkowy budynek sakralny legł w gruzach. Rok 1944 Normandia Amerykanie byli uważani za potęgę, ale ich lotnictwo było do no do 4 liter. Żadne jednostki lądowe nie chciały współpracować z lotnictwem amerykańskim. Dlaczego? Nie wiem, czy oni nie byli przeszkoleni, czy mieli po prostu słaby wzrok, ale strasznie się mylili. Przekonał się o tym oddział generała Maczka. Miało to miejsce 8 sierpnia 1944 roku. Jeden z amerykańskich pilotów się pomylił i za wcześniej zrzucił bomby, w ślad za nim poszły inne samoloty, zaś owe bomby spadły na polskich i kanadyjskich żołnierzy, zginęło lub zostało rannych ponad 300 osób przez głupią pomyłkę, jakich zresztą było wiele. Dużo się mówi o tym, że Niemcy zrzucali bomby na cywilne zabudowania. Amerykanie też to lubili. Na przykład 10 marca 1945 roku zmienili Tokio w wielką kulę ognia. Bombardowanie, zabudowanie cywilnych doprowadziło do śmierci blisko 100 tysięcy Japończyków, zaś rannych zostało 125 tysięcy, a to tylko jeden z wielu przykładów. Tutaj powinienem powiedzieć o bombach atomowych, ale ten temat jest bardzo dobrze znany. Także numer jeden poświęcam na coś innego, a mianowicie na gwałty. Co najmniej 14 tysięcy Francuzek i 190 tysięcy Niemek zostało zgwałconych przez amerykańskich żołnierzy. Znaczy, żołnierzy, przez młodych chłopców, którzy wymarzyli sobie, że kiedy wkroczą do Europy, to szczęśliwe francuskie kobiety same im się oddadzą. Kiedy tak nie było, panowie postanowili sami sobie wziąć. Ich wdzięczność. Udokumentowano sytuację, w której amerykańscy żołnierze zasztyletowali kobietę, bo ta odmówiła stosunku, a nawet zastrzelono kobietę, która zgodziła się na stosunek, ale nie w takiej pozycji, jakiej oczekiwał żołnierz. Z czego żołnierz to w cudzysłowie, oczywiście. To naprawdę tylko kilka przykładów. Było tego dużo, dużo więcej. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ta nowa forma Wam się podoba. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. No i zapraszam na świat Historię, gdzie wiele tematów zostaje rozwiniętych.